co Willy Kante předvede. V prvním kole byl o 4 metry lepší než Martin Helvárt. Teď ovšem Helvárt nasadil laťku nesmírně vysoko, ale Willy Kante také letí dobře a je lepší. Willy Kante dolétl dál než Martin Helvárt. Bude mít sice značné srážky za ten doskok a dopad na obě nohy, ale mělo by to Finům stačit před Rakušany. Małysz, who jumped 89 and a half and at 98 meters, can he go for the big one? Well, he's had a crack at it, but the hill record stands. But he shows a little bit of class there. Bon, record personnel 212,50 quand même pour Adam Małysz. Attention, attention. 104,4. Ouais. Oh, il est haut. Oh, il est haut. Na kolacji uroczystej tutaj w jednej z restauracji Adam odebrał puchar dla najlepszego narciarza świata poprzedniego sezonu. Piękny skok, znów piękny skok. Wspaniale, Adam. Wspaniale. Wczoraj mówił na konferencji prasowej, że jeszcze brakuje tym jego skokom sporo, że to jeszcze trzeba... Króla przestworzy Svena Hanawalda, którego praca niemiecka określa, że on ma jakiś pakt z powietrzem tajemniczy. Nikt nie umie powiedzieć, na czym on polega, za to wszyscy widzą, że... Por el momento Alemania, la primera y la segunda posición entre Japón y Austria, la segunda entre Finlandia y Alemania. Martin Koch es el saltador austriaco que va a intentar ahora superar al equipo japonés. 129 metros y medio en la primera oportunidad. Se va, se va, se va, se va. Madre mía, vaya salto de Martin Koch. Vaya salto de Martin Koch. Martina Schmidta oglądaliśmy na powietrzu. Simon Ammann. O, w granicach 130 metrów wylądował Simon Ammann. W międzyczasie Igrzyska Olimpijskie musi przyjść już i zmęczenie fizyczne i psychiczne. No ale popatrzmy na Adama Małysza. 125,5 metra w pierwszej kolejce. I teraz także wynik zbliżony do tego, co pokazał nam... Mało. Zostawmy to. On jest na pewno wielkim zawodnikiem. No i teraz przeskoczy dalej od Adama Małysza. No, podobnie może 215 miał pierwszy skok. Nie chcę ryzykować. Ważny skok. Wszystkim, jak Polak jest w stanie sobie poradzić w każdych warunkach, no jest sobie w stanie na pewno poradzić. Pierwszy skok 126,5 metra. I Leo! Mattia Tomeki! Ron Rickelson. Ależ fantastyczne wyjście z progu, ale to będzie skok fenomenalny. Koło 150 metrów Ron Rickelson. Norwegia wygrała konkurs fenomenalny. A więc Roar Rickelson, a potem będzie Jan Ahonen. Wspaniale skoczył Roar Rickelson. Czy Norwegowie odrobią stratę w tym minimalnym... Na starcie Sigurd Petersen, obywatel zwania победителя turnieju 4 trampolinów minionego roku. Гарантированный призер генеральной классификации в Кубке мира. Zespołów startując z odwróconymi
miejscami. Szkoda, bo jeszcze jeden skok Adama Małysza pewnie by mu się przydał. Teraz Szpet. O, teraz dobrze. O, Uj, teraz daleko i wylądował. Dobrze. Pięknie. Płynnie, tak. To jest jeden z lepszych. W tym sezonie na bardzo wysokim poziomie. Wczoraj w konkursie indywidualnym na miejscu 15. Proszę popatrzeć, jak reprezentant Słowenii skacze znakomicie, także bardzo daleko. No i za chwilę, proszę Państwa, okaże się... Piękny skok Matti Hautamäki w pierwszej kolejce osiągnął 139... Nowej chyba Norwegii już nic nie odbierze pierwszego miejsca. No Lekelsoy także bez rewelacji, ale wiedział, że walczy o zwycięstwo. Damy w pierwszej próbie uzyskał 207 metrów, najdłuższy na razie skok w konkursie drużynowym. 15 zawodnik konkursu indywidualnego, znowu będzie daleki skok, znowu będzie około 207 metrów. Świetnie prezentuje się Robert Kranie. Lekelsoy, ile razy on kończąc zawody dla swojej ekipy skakał no nie, niewyobrażalnie znakomicie i poprawiał sytuację zespołu. Lekelsoy. Tak jesteś teraz, proszę Państwa! Tak jest teraz, co on potrafi zrobić w niewywale trudnych momentach. No to jest... Ja nyt Vidhölzel on antamassa lopullisen panoksensa omalle joukkueelleen. Kantoi paineet hyvin Torinossa, olympiakultaa tuli. Vidhölzelillä on joskus ollut näitä pahoja lipsahtamisia, mutta mitä varmastikaan niin tavalla joukkue eikä Alexander Pointer nyt toivo. Vidhölzel vie jälleen pitkälle hyppynsä ja kyykkää tuolla niin pitkällä, että nyt alkaa olla jo mäkiennätyskin tässä vaarassa. Mäkiennätyshän on 132 metriä, jota Anders Jakobsen, was für eine Weite! 147 Meter! Także poza Ipatowem, bo Ipato 130,5 metra. Ale mistrz... Ach, będzie fantastyczny skok kolejny. Fantastyczny kolejny skok Simona, chyba jeszcze lepsze lądowanie. Gdzieś? И вообще у Симона Ман, конечно, есть такое некоторое психологическое преимущество. Он-то ничего не ждет от этого соревнования. Он прекрасно понимает, что нету всех четырех спортсменов здесь, в сборной Швейцарии. И Симона Ман снова показывает хороший прыжок. Смотрите. Грегор Шлиренсауэр напоминает такую птичку вообще во всех своих проявлениях. Смотрите, орлиный такой разгон. Разгон орленка, скорее всего, даже, потому что взрослые орлы так крылья не держат. Опа! И опять же туда же, в район 140 метров. Через 140 или до 140, через 140, да. Еще на... Популярное не только в спорте, то się przeniosło на широкие сферы życia, на бизнес, але to rzeczywiście jest istotne. Thomas Morgenstern, mistrz olimpijski i też dobry skok, chociaż nie jestem przekonany, czy tak jak Thomas, jak Anders Jakobsen. Przegrał przez niskie oceny sędziów tytuł mistrza świata, skakał najdalej, dzisiaj też 214,5 na siłę ogromną. Wszyscy mówili, że może się pomylić, a on nie tylko nie zamierza się pomylić, ale ciągle chce skakać najdalej. Euforycznie zachowuje się, ale... Грегор Шлиренсауэр 233,5 метра сделал он в первом раунде, снова побил свой личный рекорд. Что на этот раз получится у Шлири? Почти 102 километра в час. Несколько неуверенно выглядел Шлири в самой высокой стадии и ближе, конечно.
Ну, ближе самого себя не получилось у него побить еще один. Чего-то очень-очень обидно. Действительно, в одном каком-то, ну, не шаге, а вот в каком-то миллиметре остановились. Итак, Матиха Утамяки! Близко к 140 летит Матиха Утамяки. 140 метров! Он сейчас, по идее, не фаворит в этом поединке. Скорость отличная в разгоне. И техника-то какая, вы видели? Вот это те самые победные прыжки Моргенштерна прошлого года. Они именно так и выглядели. Небольшой даже прогиб. Поясница такая. Хватит ли его до чемпионата мира? Промежуточные лидеры. Олли, рекордсмен трамплина, отталкивается. Здорово, аэродинамически идет. Ну и все понятно. Он дальше всех приземляется. Он бьет Якобсена. И вместе с командой побеждает. Золото. Warte mal, aber das war zu wenig. Wolfgang Leutze muss antworten auf die Frage, die Anders Spardal gestellt hat. Aber das kann der wahrscheinlich. Und ja, was für eine Antwort. Werner, das muss doch in der Seele wehtun, wenn man jetzt sieht, was die zusammenspringen und fliegen. Ja, absolut. Wir sind leider in eine Negativspirale gekommen von Anfang an. 128 с лишним. Я напоминаю вам, в первой попытке какой разгонище, а! Классный, классный прыжок, хотя и чуть похуже, чем в первой попытке. Высочайшие скорости вообще... Но все так быстро поменяется. Но 11 баллов между ними. И Кох. 216,5, новый рекорд трамплина в его исполнении. И смотрите, его же как лихорадит. So, und jetzt gleich der nächste Herausforderer der Österreicher mit Finnland, Matti Hautamäki, der Routinier beginnt. Mehrfacher Ex-Weltrekordler. Ja, und der Mann mit den meisten 200 Meter Flügen und wieder einer. Setzt er jetzt kommt noch wieder einer dazu. Oh, oh, über 220 Meter. Boah. Der weiteste Flug bei weitem, 220,5 Meter. Итак, друзья, все решается сейчас. Швейцарцы, замыкающие группу сильнейших, восьмерку сильнейших, отобравшуюся в следующую попытку, начинают. И молодчина Симон. Он показал всем, какая он на сегодняшний день, потому что Мартин Кох, конечно, укрепит лидерство сборной Австрии. Мощнейшее отталкивание у Коха, длиннее разгон, чем был в первой попытке выйти. К чему это приводит? Ну, к чему такому страшному совсем уж не приводит. Но опять синдром Коха. Есть, кстати, такой термин медицинский или какой-нибудь еще? Или нет? Tän heillähän ankkurina on se etukäteen heikollekin. Kyllä, Rumören on siellä ankkurina, mutta nyt Jakobsen, ja Jakobsen on niin loistavassa kunnossa ollut, että saa nähdä, minkälaiseen hyppyyn Jakobsen tässä pääsee. Aivan loistavaan hyppyyn pääsee, ja on melkein kaatua siellä loppuliin. Jedno pucharowe zwycięstwo w tym sezonie indywidualnie na Kulm w Bad Mittendorf i teraz odfrunął tam od tego ze skoku. Już wydawało się, że będzie lądował tymczasem. Vize-Weltmeister hier und jetzt auf dem Weg zu seiner dritten Fluggoldmedaille, aber mit welcher Weite? Mit einer großen? Jawohl, bravo. Ah, Wendelkorn ist keiner, aber ein sehr schöner Flug zum Abschluss, ein krönender Abschluss. Und Österreich verteidigt den Teamtitel erfolgreich. Weltklasse.
Einfach Weltklasse. 231 Meter Tageshöchstweite noch einmal für Gregor Schlierenzauer. Und da liegen sie sich wieder einmal, wie so oft in den letzten Jahren, nach einer Teamgoldenen in den Armen. Schön. Einfach schön zum Anschauen. Treningiem zbyt mocnym. Norwegowie prowadzą o 29,7 punktu. Japończycy na trzecim miejscu, na czwartym Słoweńcy. Rosjanie, Polacy na szóstym. I wicemistrz olimpijski, ale poprzednich igrzysk, Andreas Koffler. I to jest fantastyczny skok. Koffler znowu w wielkiej formie. Ist auf dem Weg zum Sieg hier im Teamspringen von Willingen. Thomas Morgenstern, der letzte, der Schlussspringer. Und er muss einfach einen soliden, lockeren Sprung jenseits der 121 Meter hinunterbringen. Das sollte er schaffen. Und das schafft er nicht nur, das schafft er souverän. Das war einer der weiteste. Das war der weiteste des Tages, glaube ich. Und der schönste. Der schönste. Nein, er ist einfach in einer bestechenden Form, der Thomas. Schau, 143,5. Ale tak popatrzmy, bardzo dobry skok w pierwszej próbie, 207 metrów. I teraz drugi skok Adama Małysza. Dobra prędkość na progu, ładnie obrał parabolę lotu. I ładnie szybuje daleko Adam Małysz, brawo! O, piękny skok w wykonaniu naszego 33-letniego zawodnika z Wisły. Cieszy, dobra forma. Team bewerben bei Titelentscheidungen. Thomas Morgenstern hat es in der Hand, ein sicherer Sprung. Und Österreich ist Weltmeister. Jawohl. Und der geht weit, der geht weit. Du musst aufpassen. Sicherheitslandung, Kacherl, Österreich Weltmeister. Alles in Ordnung. Gratulation. Das war jetzt extrem. Österreich braucht jetzt auch noch einen guten Sprung von Thomas Morgenstern. Der letzte der vier Österreicher im ersten Durchgang ist unterwegs. Der geht weit. Jawohl, der ist gut. Thomas Morgenstern, wie immer eine Bank auf Topsprünge. Und der macht im Flachen einen Telemark. Das gibt's ja gar nicht mehr, was die Österreicher super, hier Thomas in den Auslauf zaubern. 140,5 Meter mit Telemark. Und kein 20er dabei. Przydałoby się 128, nawet tutaj komputer pokazuje i pół. Adam jest w stanie skoczyć tak daleko. Adam jeszcze trochę, czy będzie trzecie miejsce? Jest! Brawo Adam! Tak skacze najwybitniejszy skoczek w historii tej dyscypliny. Brawo, 131,5 metra. To najdłuższy skok. Jak na razie proszę zobaczyć, co się dzieje. Tomasz Byrd, Kamil Stoch i Piotr. No heroics required, just steady, solid work here. You wouldn't want anything really silly. You can see 144 meters required. That's all to maintain their advantage. But Morgenstern isn't interested in that. He's interested in extending their domination. And when you feel good, it really comes together. Żupan był bardziej utytułowany, no ale popatrzmy w tej chwili na skok Roberta Krańca. Do pobicia 123,5 metra i Kraniec zrobił to spokojnie, bardzo ładny skok. A skok swojego kolegi, Austriacy w tej chwili przewodzą. Anders Bardal będzie potrzebował ile? 120 metrów, no to w jego wykonaniu tutaj, kiedy on czuje się na tym obiekcie bardzo dobrze, nie powinno stanowić większego problemu. Pięknie, ależ mocno przypieczętował zwycięstwo Norwegów Anders Bardal. Oto Aleksander Stöckl, w końcu te jego metody treningowe, ten nacisk położony na przewagę 23,6 punktów nad Austriakami, a więc Anders Bardal po prostu powinien spokojnie zrobić swoje. No i walka o trzecie miejsce. Niemcy i Japończycy, tam jest różnica tylko 3 punktów, ale teraz Roman Kołdelka. No i proszę, ależ oddał skok teraz Roman Kołdelka. Oj, zagrożone jest to nasze w tej chwili 7. miejsce. Gesamtwertung der Teamtour wieder auszubauen. Und so ist es auch. Ganz leicht macht das, auch wenn oben in der ersten Phase einen kleinen Hänger hatte, den ausgleichen musste. 96 km/h nur, trotzdem 213 Meter. Toni Enauer, Martin Koch, ein Anwärter für die WM nächste Woche. Es ist nicht auszuschließen, dass er an die zweite Runde...
Linie heranfliegt, wenn er ruhig, wenn er konzentriert bleibt. Und das bleibt er offensichtlich. Da hat er eine kleine Ecke drin. Richard Freitag marschiert trotzdem weiter. Wohin? Richtung rote Linie, Richtung deutschen Rekord. Richard Freitag, die deutsche Mannschaft. So, skoczą bardziej doświadczeni zawodnicy. Na razie Taku Takeuchi, trzeci z Japończyk. Także ładny skok. Jeszcze dalej od Olka Zniszczoła. Gdzieś tam chyba nawet poza tą drugą przerywaną czerwoną linią, poza 97 metrem wylądował Japończyk, a zatem pojawiły się korzystne warunki. Tak, 99 metrów. No gdyby nie ten skok Jurija Tepesza w poprzedniej grupie, byłby to nowy. A więc w tej chwili już jest platforma startowa numer 10. Gregor Schlierenzauer jako jedyny z tej trzeciej grupy będzie skakał z 10 belki startowej. 103,7 taka była prędkość na progu, teraz 102,1. No i zobaczmy, jak radzi sobie pięknie Schlierenzauer, jak szybuje daleko, jak genialną odległość uzyskuje młody Austriak. Tak, mimo tego, że rozbieg został obniżony o 2 belki, miał o 0,2 lepszą prędkość niż jadący przed nim Rumoren. Bo przecież Japończyk Takeuchi miał niższe noty za styl. I odległość na pewno wystarczy. Norwegia zwycięża w pierwszym konkursie drużyn mieszanych zaliczanym do klasyfikacji generalnej. Große Chance sich bietet. Viel, viel besser als Kranjec. Die blaue Linie und wie überflogen Telemark gesetzt. Andreas Wellinger mit einem Riesensatz. Bei allerdings auch besseren Windverhältnissen trotzdem der jungen. Teraz albo nigdy. Trzeba skoczyć daleko. Jeżeli Polska ma wygrać te zawody drużynowe Pucharu Świata, musi to być skok w granicach 130 metrów. Ależ odpalił rakietę. Fantastycznie, bałem się, że nie ustoi. Kapitalny skok. Kapitalny. Brawo, Kamil, 130 metrów. Piękniejsze oglądanie przed chwilą Słoweńcy. Peter Prewc a propos Słoweńców. No i to... O, to będzie dobry skok. Widać, jak wyszedł z progu. Trochę lądowanie nie za fajne, ale mogą mu wybaczyć, bo odległość była imponująca. 142. Zresztą komu to tłumaczy? Anders Jakobsen. Nie wiem, wystarczy 177. Ale to będzie dalej na pewno. Wysoko był. Kapitalny też skok, tak jak Neumayer pociągnął i to daleko. Przypominam, dzisiaj Anders obchodzi swoje 28 urodziny, o czym przypomina nam ta pani. 212. Mistrzyni świata. No i teraz też, jeśli marzą o tej piątej lokacie Amerykanie, to musi ona skoczyć przynajmniej równie daleko w tej serii. Oj, i ląduje jeszcze dalej. Ależ Sara tutaj fruwa. Co to za kapitalny skok? 104,5 metra. Jest z tyłu 0,8 i Kamil rusza do walki o medal. Być może o to, że znowu będziemy się cieszyć, tak jak podczas jego indywidualnego sukcesu. Jest wysoko zawieszony i jest znakomicie, jest pięknie. Może być medal nareszcie naszej drużyny. Fantastyczny skok, Marek. Jak on to zrobił? Jak to wytrzymał? 130 metrów. Rywalizacji, ale Peter Prewc zasłużył dzisiaj na słowa uznania. Severin Freund. Indywidualnie drugi wynik w pierwszej serii. No i ten drugi skok Niemca także bardzo udany. Także gdzieś w okolicach punktu oznaczającego Hillsize wylądowany. Cieszą się Andreas Bank i Michael Neumayer. Tak jest, jeszcze dalej. Noriak Kasai. No i proszę popatrz, coś niesamowitego, coś niesamowitego. Zdecydowanie najwyższa nota, jeśli chodzi o wszystkich zawodników uczestniczących w dzisiejszym konkursie. Polska na czele, a teraz skacze Robert Kraniec. Też świetny skok Krańca.
Też w okolicach 140 metra. 141,5. Z Dawidowi w tej rundzie finałowej. Polak już na progu. Zyskał na pewności. Skacze naprawdę dobrze tutaj, odpocząwszy od treningów. Pewne wylądowane, ważne. Chodziło o to, żeby skończył poprawnym telemarkiem. W pierwszej serii miał aż 4 noty. Startujących w pierwszej rundzie. No ale Słoweńcy są dopiero na 6. miejscu. To na pewno jest zawód ekipy Gorana Janusa. Dobra prędkość na progu. Bardzo spokojny i bardzo ładny daleki lot Petera Prewca. No jest w wielkiej formie. Jest w wielkiej formie. Miał 2 medale. Mistrzostwo świata w Polsce. A teraz Severin Freund. Na 8. Japonia. Na 8. Japonia, tak. Severin Freund, a więc zawodnik, który miał najwyższą notę w pierwszej rundzie. Skoczył 130,5 metra. No i teraz skacze troszkę bliżej, bo linii czerwonej oznaczającej rozmiar skoczni reprezentant Niemiec nie osiągnął. Jak widzimy, 127,5 metra. Tylko o 0,6 punktu przed Norwegią. O drugim miejscu decydował pojedynek Kamila Stocha z Andersem Bardalem. Norweg jako pierwszy poszybował 132,5 metra. Parię. Ну и вот так усилиями Симона Амана, да и Дешвандена тоже, в принципе, Австрию оставили на 8 месте. Ой, как здорово выглядит этот прыжок, куда же он будет? Да, очень красиво сейчас летел Роман Кудулка, 143, это просто феноменально. Так, вышел и Фрайтак, и Стох на разе, ну и, быть может, вышел будет иметь Фройд. Zobaczymy, jak poradzi sobie z presją lider reprezentacji Niemiec. W Soczi udźwignął to brzemię. Freund skacze przy troszkę słabszym wietrze w plecy, ale przede wszystkim... No i teraz wielka wrzawa na trybunach. Severin Freund, zwycięzca grupy w pierwszej rundzie, w której skoczył 140 metrów. A teraz skacze około 145 metrów Severin Freund. No więc walczy o to, aby Niemcy dzisiaj zajęli drugie miejsce, żeby byli lepsi od Norwegów. Po trzech grupach w rundzie finałowej przegrywali z Norwegami, ale teraz, tak jak mówiłem, 145 metrów. The first ever World Championship mixed team jumping competition. Will it be Norway who lead on 915? Will it be Germany who lead now with Severin Freund? This looks good. It looks huge. It looks big. He can only pray. He can only pray that he's done enough, because that is close enough for the compensation to make the difference. He's us for Stefan Kraft, 131 and a half meters. The only man to break 130 meters in the first round. Great body shape and good meters and another. Kraj na skoczni normalnej, wygrał Peter przed swoim bratem cenę. Także piękny skok w wykonaniu słoweńskiego skoczka. Bez medalu Mistrzostw Świata w Falun. To na pewno duże rozczarowanie. Ljubljany, z wszystkich tych miejscowości, gdzie żyją skokami. A przecież Peter Prew został sportowcem roku w zeszłym sezonie po medalach olimpijskich. Nie miał złotego medalu, a mimo to tak go uhonorowano. I teraz wysoko Jurij Tepes będzie daleko. Pięknie! Ile to jest? Ile to jest? To jest 36,8. A więc nawet z tej piątej... Severina Freunda! Bardzo tutaj toczy taką nieco korespondencyjną walkę z Peterem Prewcem, z którym przecież w ubiegłym sezonie zgromadzili taką samą liczbę punktów. Ja mam schon früh meine Sprung auf, der hätte noch weitergehen können.
ich mal gespannt, was der Weltmeister vorlegen kann. Oh, jetzt hat er gute Bedingungen. Schön aufhängt, also das könnte noch ein guter Abschlussflug von ihm werden da. Ein Riesenaufwind. Ja, wieder ein bisschen verzogen über den Vorbau. Gleich wieder gerade gestellt und dann geht's da hin. Schau, das ist ein wilder Hund. Unglaublich. Ja, er hat einmal was vorgelegt zumindest. 238 Meter. Ist ja verdient, wenn er mit so einem. Który jest trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, który był czwarty w turnieju w czterech skoczni, który był wicemistrzem świata w lotach i wraz z kolegami zdobył złoty medal na Kulm. A teraz pięknie, także powyżej rozmiaru wielkiej krokwi, około 135 metrów skacze Kenneth Gagnes, co oznacza, że Norwegowie wygrywają dzisiejszy konkurs. 138 metrów. W pierwszej serii to był najlepszy wynik tej grupy i w ogóle najlepsza łączna nota pierwszej kolejki, gdyby rozpatrywać to indywidualnie. Stefan Kraft, no bo bardzo daleki skok reprezentanta Austrii. Ponad 130 metrów. Pan opazuje monitor. Nie zgleda rawno zadowolony. Nie był rawno wesel zdaje ob tym zamachu. Kadar Peter skoczy, zna w sobie pogojach. 133 metrów i pół je skoczył Peter. Ja. 14 punkte liegt Slowenien hinter Österreich. Er muss angreifen, vorlegen und Michi Heiböck unter Druck setzen. Oh, ganz der ruhig. War viel besser wie der ganz erste. Ganz ruhig weggekommen vom Tisch. Schau. Ja, ja. Schau. Der landet überhaupt nicht mehr. Und setzt eine. Und dann auf der Telemark. Das gibt's ja nicht. Der ist drauf. Jetzt hat man richtig gesehen, dem über dem Vorbau ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Nicht. Ja nie wyobrażam sobie, żeby tak się nie stało. Ledwie 117,5 wystarczy, ale trzymamy kciuki za Maćka, aby poleciał daleko, aby wylądował bezpiecznie. Będzie długi skok, jest wygrana, brawo! Brawo Polacy, fantastyczny konkurs, pierwsza w historii wiktoria biało-czerwonych w konkursie drużynowym. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Skok. W biegu 145 metrów, dokładnie tak samo jak w kwalifikacjach Kamil Stoch w piątek. Oj, teraz też będzie daleki skok, nie aż tak daleki, ale w okolicach 140 metra myślę, że wylądował. Pewnie nie przekroczył tych 140 metrów, ale... Jak gut war das nicht jetzt? Ja, aber der war gut dafür. Überlegen, überlegen! Was für ein Triumph! Für diese deutsche Mannschaft gibt sich keine Blöße, kein einziger Sprung. Oto Stefan Kraft. Dwa złote medale indywidualnie. Wysoki, jeden z niższych skoczków, ale z turbodoładowaniem. Dwukrotny mistrz świata, piąty w historii, który wygrał podwójnie zawody na mistrzostwach świata. I teraz to może być pod rekord. 135,5 metra to rekord skoczni Andreasa Witkelsa z 2006 roku. 130. Zmieniają się te liczby pokazujące, jaką powinien uzyskać odległość, aby Austria wygrała dzisiejszy konkurs. Stefan Kraft, no 130 metrów, na pewno tyle może skoczyć w pierwszej serii. 133 metry, teraz też jest 130 metrów Stefana Krafta. No i wydaje się, że Austriacy wygrają tutaj dzisiejszą rywalizację. Wygrywali w 90. Netto pewnie wyjdzie podobnie. 13,8 tyle będzie objęte za rozbieg teraz. Nowy rekordzista w długości lot. Znowu pięknie. Będą wysoko. O, ależ przyłoży. 245 myślę tym razem. Będzie wrócono jeszcze na dodatek do 8 z 9. A więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest!
jest, tak. Po prostu pięknie to zrobił. Leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata. I są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie. Maciek Kot, 241. W pierwszej serii 126,5 metra miał wtedy odjęte, dodane aż 7 punktów za bardzo niekorzystne warunki. To był kapitalny skok wtedy, najlepszy w tej trzeciej grupie i on dał bardzo dużo Norwegom i teraz także powyżej 125 metrów. Na pewno Tande jest wysoki. No to niewiele. A teraz Stefan Kraft. No cóż, czy Austriacy zdołają wskoczyć na podium? Na razie są na czwartym miejscu, przegrywają z Niemcami. Od tego skoku Austriaka będzie dużo zależało. Około 145 metrów, tak się wydaje. Decydujący teraz. Mamy jeszcze szansę wygrać dzisiejsze zawody. 90,5, dobra prędkość na progu. Będzie daleko, ale nie tak daleko jak w pierwszej serii. Ale miał niekorzystne warunki. No proszę. 0,1 metra na sekundę z tyłu skoczni. 130. Amazingly special. Poland and Germany separated by 23 points, about 18 meters. This needs to be massive. This needs to be a new ski flying hill record here in Oberstdorf. It's good, but it's not surely going to be enough. Zadam Małysz, 4 razy Kamil Stoch i to jest szansa na tę pierwszą wygraną drużynową. Kamilu, stąd takie rzeczy się da robić. Musi skoczyć 28 metrów i patrzmy w powietrzu, Kamil, będzie daleko. Jest! Ależ pięknie! Ależ on to zrobił w niewiarygodnym stylu! Wiedzieliśmy, rekord, który chciałem, żeby skoczył w pierwszej serii. 141,5 metra. O metr dalej niż Simon Amar. Ten skok Niemcy. Jest już zielone światło. Kamil Stoch na rozbiegu. 127,5 metra w pierwszym skoku. Zobaczmy, jak będzie teraz. Nieźle na progu, nabrał wysokości, walczy o odległości, daleko, brawo Kamil, piękny skok, chyba ponad 130-metrowy, jest zadowolony. Zadowolony Kamil, 131 metrów, odległość uzyskana przez Kamil. Jesteśmy pewni, jak zatem wypadnie Kamil Stoch. Tym razem nie ma obniżonej belki startowej dla Polaka, więc 13. Spokojnie i daleko, około 130. Opportunity for Kraft to move them up again. The world record holder. They need something like a world record. I doubt he's going to do 253. But that's pretty good, isn't it? And, Kraft... and so Tande, a splendid start of 243.5 meters from Dan. Dan the man. He has been the man in terms of being Norway's team pathfinder. Here we go again. And we're over 240. På 31 år gamle Kamil Stoch. Han vant sammenlagt, han vant hoppuka, han vant raw air. Han ble nummer 2 i skiflyvinga. Han tok gull i Storbakken i OL. Han var suveren i fjor. Nå skal han prøve å ta igjen 4,1 poeng på Freitag. Ja, går dette da? Ja da, det går et godt stykke ned i bakken, og Kamil Stoch, han fornøyd. Han legger press her på Richard Freitag. Kanskje jubler han. Otrzymał za skok długości 137 metrów. Bardzo wysokie noty. Mistrz świata to potrafi. Wystarczy mu teraz banalna odległość 116,5 metra, aby Austriacy objęli prowadzenie, ale oni mierzą w pokonanie Niemców. Jeżeli wygra ze Stefanem Laje, to mogą to zrobić. To był świetny skok. Poza rozmiar skoczni znów. Poza rozmiarem skoczni wylądował Stefan Kraft. Wygrał tę grupę podczas pierwszej serii, 129,5 metra reprezentanta Niemiec. Przypomnijmy, bardzo ważny skok w kontekście naszej rywalizacji z Niemcami. I odpalił tutaj Karol Geiger, podobnie jak w pierwszej serii, wtedy 129,5, miał odjętych 10,4 punktu.
Teraz by udało mu się drugi raz powtórzyć taki wynik. Jakub Wolny już w powietrzu, spokojnie wyszedł z progu. Bardzo ładny lot i bardzo daleki. Brawo, Kuba Wolny. Dwa fantastyczne. Ale nie cieszyli ludzi wczorajszego wieczoru. Kylian Peyer, brązowy medalista. Pierwsze podium w karierze i to od razu na Mistrzostwach Świata. Szwajcar rusza, żeby przypieczętować prawdopodobnie siódme miejsce dla swojego zespołu. 127 metrów skoczył w pierwszej serii. Teraz dalej ląduje. Teraz jak gdyby chciał pokazać tak. Давид Кубацкий, новоиспеченный обладатель рекорда траплины, как же он летит тут, очень здорово. На этот раз приземление не такое качественное. Да, в одно... Przecież два года тому скочил 252 метра, это был przez chwilę рекорд świata, поправил его później Stefan Kraft. Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok, wprawdzie by lądował. Będzie domena Kyliana Peyera, domena nie, ale domena Prełca. Myślę, że tak, 232 metry w pierwszej serii pokazuje ten potencjał, jaki tkwi w tym młodym Słoweńcu. Przecież 245,5 w serii próbnej. Domen Prełc złapał to noszenie, to czucie. Imponujący skok. 223,9 punktu. Niesamowity wyczyn Japończyka, przypomnijmy, 240 metrów. I po 19,5 punktu noty za styl. Teraz też będzie znakomity, fenomenalny. Też w okolice 240 metra lot reprezentanta Japonii, ale przy wietrze ponad metr na sekundę. No więc warunki rzeczywiście.